Siema, siema, biegun Katim. No i tu jest na trencie. Tutaj widzę, że są takie małe te okręciki. Nie jest to takie obsiłpiak. Pierwsza miejscowość włoska, ale tu już macie film u mnie na kanale, także możecie sobie zobaczyć, jak nie będziemy wychodzić. Udany stół. Idziemy do innej miejscowości włoskiej. Że tutaj zachęcam Campiano d'Italia. To jest kasyno takie wielkie. Jeszcze w tym kasynie nie byłem. Możecie sobie obejrzeć filmik z miasteczka. Aktualnie mamy 25 września, poniedziałek. Dopływamy właśnie do Włoch. I mamy 14 stopni. O godzinie 10:09. Ale słońce. No i filmik z tego miasteczka możecie zobaczyć na kanale. Płyniecie pod mostem. Ale to są chyba jakieś takie gumowe rzeczy w razie czego jakbyśmy się zderzyli z tymi palami. Drewniany. Trzeba się trochę postarać, żeby przepłynąć. Nie ma za dużo miejsca. Dobry szofer. Chociaż blisko prawej strony się trzymamy. Nie wiem, czy nie za blisko. Nikogo nie ma na statku. A przynajmniej tu w środku są, bo trochę ten wiatr zimny jest. Tutaj nie wiem, czy dopływaliśmy kiedyś. Chociaż możliwe, że byliśmy kiedyś. Ale jednak założyłem kurtkę. Pizga wiatr. Ktoś czeka. I są. Nie wiem, że tu byliśmy. Ale pizza założyłem. Pływamy do Morogi. Też bym wam pewnie pokazywałem, ale nie zaszkodzi dla nowych widzów, którzy nie widzieli poprzednich części. Możecie sobie wrócić do tamtych albo tu obejrzeć, co chodzi. Nie,
zwity od razu. I ławki. I fontanny. Nikogo nie ma. Nie wiem, czy ja tu nawet nie byłem. Ale co jak co, tutaj jeszcze nie byliśmy. Przynajmniej nie przypominam sobie. Może byliśmy, nie wiem. Ale zimno, tu jest cień. Basen, widok. Widok jeziorny basen. Ale jeszcze zamknięty, nie wiem. By się kąpał, jakiś mors chyba. O, tu jakiś rybak wypływa na łowę. Wędkarz. Czyste niebo póki co. Zamek. Ten zamek nie zdobyty, to jest prywatny zamek, ale tutaj bardzo dobrą ośmiornicę jadę. Muszę jeszcze tu kiedyś wrócić. Może wrócimy. Zamek jest tam na górze, ale to jest... Ciężko było się... Już było za późno, żeby... Dzisiaj mógłby tam iść. Ale nie chcę iść dzisiaj chyba na zamek. Dzisiaj pojedziemy do Włoch. Ale gdzieś tutaj jadę taką ośmiornicę pyszną. Ale fajnie się odbija wszystko w wodzie dzisiaj. Nie wiem, czy to nie... Tutaj ta restauracja była? Nie, dalej. Dalej gdzieś tam. Co ty? Albo tam? Nie, nie pamiętam. Morkoty. Tutaj fajnie jest, naprawdę. Tu warto wracać. A dzisiaj płyniemy tam. Już tam byłem też. Ale krótko bardzo. Dzisiaj coś tam więcej postaram się zobaczyć. Chociaż patrzyłem. Dzisiaj jest poniedziałek. I w ogóle... A, to są te ogrody, co byliśmy. No i w ogóle jaja są takie, że większość rzeczy jest zamknięta w poniedziałek. Prawie wszystkie restauracje. Jedną znalazłem, kawiarnię, która będzie otwarta. No nic. Taki poniedziałek. Z pozytywnych rzeczy miałem jutro iść do pracy, ale przedłużyłem sobie, jeszcze napisałem do szefa, czy mogę przedłużyć sobie urlop. No i się zgodził szef. I mam jeszcze wolne do... poniedziałku, dopiero 2 października. I da akurat jest piękny tydzień, także nie wiem, czy tu nie będę codziennie. Masakra. Ale się cieszę. No i wypływamy do Włoch.
włoskie miasteczko. Lubię w stronie Lugano. Fajnie, coraz cieplej się robi. Ale nie jest tak gorąco jak w lato. Ale nie słoneczne. Fajnie się będzie wyjeżdżać. Telefon tak nie cierpi. W lato to było ciężko. Ciężko nagrywać, bo telefon mi się grzał. Strasznie. Ciężko go było ładować nawet. Jest taki, o kurde, co to jest? Prosima, fermata Porto Ceresio, nexo, Porto Ceresio. Co się znajdzie? To jest taki malutki porcik. Szkoda, że prawie wszystkie pizze, chciałem sobie pizzę zjeść włoską, taką wszędzie. Prawie wszystko zamknięte. Nie wiem, że coś się znajdzie. To jest ten porcik. Miałem włoska bandera. Ukręcie. To jest dworzec. To już się chyba będzie rozpadać. Dobra, tyle na ten temat. To jest restauracja. Zamknięta. Wajba działa, już ją spisałem na straty. Gdzieś była budka telefoniczna, ale zniknęła. Idziemy dalej hardkorowo. No, ale jeszcze zimno, kurde. Wymarzłem trochę na tej wodzie. I się, kurde, ociepla. Cały czas, kurde. Fajce. Gdzie to będzie tu wpłynęło? O, jest. Są jakieś stoliczki i ludziki sobie siedzą. Ale fajnie, nad samotką wodą. Zobaczcie, jaki klimat hardkorowy. To jakiś stary budynek. Kościół pewnie. Torpeda. Tak, tutaj idę już od razu na kawę. Fajnie. Od razu sobie robię tu fotę, selfie. Pojęcie, co ja zamówiłem. Kawa Fred w takim czymś, w ogóle kawa podana. I takie coś. To jest croissant. Dobra, cena 5 euro. A to jest kawa Fred. I albioto. Co to jest kawa Fred? Zwykła kawa, tylko zmrożona jak. Ciekawe, co to ten croissant. Z czym w środku. Gdzie nie, czy to?
Coś w środku jest. Nieważne. Nie mogłem nie. Restauracja Sofia. Szedłem do niej do środka. Teraz są this one. Lampone? Dizze. Mirtillo? Mm-hmm. Sì. Da portare via? Yes. Take away? Take away. Ok, basta? Mhm. No, no, no. Dopo te lo faccio. Dove vado a zapakovarlo? Tutto. Zapłaciłem tyle hajsu, 7 euro. Terenka, która tam ma właśnie stolik na zewnątrz, ale żeby się dogadać, bo zauważyłem na internetach, że tutaj można coś innego też wybrać. A ja bym nie umiał nawet powiedzieć, co chcę. Tego trzeba było palcem pokazać. A tak to się prezentuje. To już nie są tanie rzeczy. O kurde, ale ciężkie. Ale jak ładnie zapakowane, to ładnie się prezentuje. Pycha. No to takie wybrzeże. Fajnie to się wszystko prezentuje tu. Pomost. Jeziorka. Tu domki. Jest moc. Flaga też. Może tu jest kurde pizza jakaś. Nie, to ciastko dobre, ale jednak z ceną przesadzili. Ale przynajmniej ładne opakowanie było. No i smaczne, no ale jednak 10 euro zapłaciłem za to. W ogóle się to nie opłacało. No ale co się nie robi. O, pizzeria. No, za 10 euro to ja bym miał pizzę i zaraz będę miał. No sam z takim widokiem idziemy na pizzę. Niepotrzebnie jadę tu. To mi się podoba. Zajmujemy stolik i kurde wpierdzielamy najdroższą pizzę. Masakra. Zamówiłem taką kawę. Jest na jednego łyka, nic. Dużo cukru. Kawa jest zamówiona. Wziąłem jeszcze Amerykaną. Dużą i zamówiłem. Jest? Tak, zamówiłem tą Atunno. Wydaje się spoko. Jak to tłumaczyłem, to coś fajnego tu jest. I tatar. Tatare di manzo. 14 franków. I to pancetta. Porcini. To już ta mozzarella. 15 euro. Tak wygląda całe menu, co możecie odczaić. Jakie tu ceny? Tego nie wiem, co to znaczy. Koperta. Jest łatwo. Nic, czekam, zobaczymy, co dostaniemy. Tutaj w tej cukiernicy, do tej malutkiej kawki na łyczkę, znalazłem miód. Sobie dodamy miód.
i pełno cukru. Możecie tu słodzić we Włoszech dowolnie. Póki co przyszły do mnie dwie kawy. Jedna taka malutka, zaraz ją dopiję. Druga w większym kubku, ale też malutka. Myślałem, że tutaj mleko jest, a tu woda. Chyba tą wodą muszę rozcieńczyć, to nie wiem. Tak zrobiłem, jedną i drugą sobie rozcieńczyłem tą wodą, jeszcze trochę mi zostało. Ale ciężko, ciężko jest bez języka. No i w końcu konkret. Jechał tatarek. Kawa mała już wypita. Dużo dolałem tej wody. Próbujemy. Pięknie. Zaczynam od tatarka. Szybkami. Czyli się dodałbym całą pieprzu. Ale nawet nie będę się pytał, bo w sumie nawet dobrze z góry posolone, ale wiecie, że ja lubię dużo pieprzu i soli. Używam to dla większości. Byłoby ok, ale ja bym dowalił więcej. Ale nie wiem nawet jak zapytać, ale nie próbuję. Na masełku jakby. Czekamy na pizzę. Tatarek na rozgrzewkę pycha. Dobra. Zjedzony tatarek. Pizza na deser. Dla mnie trochę mało składników, no ale już nie pierwszy raz tak się we Włoszech spotkałem. Mam nadzieję, że chociaż będzie dobry. Oczywiście zero sosów, zero oliwy. Zaraz zapytam. Mam wam taka sobie ta pizza. Są sami widzicie. Widać nędzą. Kurde, jaki klimat, zobaczcie. Jakby garaże, tylko dla łódek, od razu z wjazdem do wody. Tu pod mostem trzeba się przedostać, ale jeszcze czegoś takiego nie widziałem. W zasadzie woda wchodzi do domu, jakby powódź była tutaj, coś mógłby pomyśleć. Tu jest ten i od razu jeziorko. Strzat. Dalsza część miasteczka, Gleptak. Co najlepsze to pozamykane. Nie wiem, chyba ja to mam pecha. Drugi raz jem pizzę we Włoszech i drugi raz w ogóle nie jestem zadowolony. Tatar ok, za 15 euro to jeszcze można przeżyć. I dobry był. Ale ta pizza to w ogóle masakra. Samo ciasto. Już drugi raz tak jak. Ostatnio jak byłem w tym, tam gdzie to kasyno jest. To samo. Samo ciasto, dwa składniki na krzyż. Ani oliwy nie dadzą, ani nic. Chociaż tyle, że się sól i pieprz upomniałem. Oliwę nawet nie pytałem, już nie chciałem się. Takie suche to było jak pieprz. Nie wiem, czy ja tu mam. Czy wszędzie we Włoszech są takie pizze? Czy ja mam takie, kurde, przygody dziwne? W każdym bądź razie jestem we Włoszech i trzeba się z tego cieszyć.
każdym bądź razie jedzenia póki co nie polecam. Chociaż kawy tanie. Widzicie, wszystko widzieć na rachunkach. No to jakiś kurde golas, ale uzbrojony. Tutaj taki domek trochę odrapany. Fakiero, a tu już taki nowoczesny. Jakby blok. Też jakiś stary, fajny domek. A ten basen chyba. Lido. Jakieś lowidła nad ławką. I taki spacerniak. No fajny ten blok. Z roletami. Ale się coś buduje. I tu sobie idziemy taką drogą. Idziemy. I zaraz powiem wam, że dojdziemy do Szwajcarii. Dojdziemy sobie do granicy i wracam. To znowu bojki jakieś, jakby. Znowu taka plaża. To Lido ich. To znowu malowidło. Tu jest sprzęt. Nie wiem, czy to można kupić, pewnie tak. Ciekawe. Taka troszkę. Całe mury pomalowane prawie. Gdzie to Szwajcaria? No tam byliśmy. W poprzednich odcinkach musicie znaleźć. To jest Szwajcaria. Takie ogrody były. Na zamku nie byłem, bo już był zamknięty. Ale może kiedyś jeszcze zdobędę zamek. Kurde, całe to umalowane w różne motywy. Fajnie to jest, podoba mi się. Tam sprzęt kogoś, czyli to dalej maluje. Ciekawe, czy to jest jakiś... Każdy sobie tak może przyjść, co się tam zna na malowanie, czy to... Nie, to są różne podpisy. Widzę tych... Obrazów, czyli to... Chyba każdy, jak się czuje artystą, może coś takiego to zrobić i tutaj... Grafity jakby. W sumie to chyba było graffiti. To jest stary jakiś mur. Dobra, jak tam byśmy kawałek jeszcze poszli, to zaraz dojdziemy już do Szwajcarii. No tu się właśnie kończy albo zaczyna właśnie.
to Porto Cresio i co jest ciekawe, to ma Gemellato con la Città di Augustów. Czyli to chyba ma jakieś miasto partnerskie z Augustowem. Polska flaga. PL Augustów. Nie wiem, o co to chodzi. Ale jaja, tego się nie spodziewałem. I można powiedzieć, jestem w trochę polskim. Ja w polskim jeszcze zobaczymy, co na tym znaku pisze. Selfie zaraz zrobię z Augustowem. Karabinery i kamery. No ale to jest, to mi rozwaliło czach. No nic, idziemy jeszcze do włoskiego sklepu, bo tu przejem, że jest niedaleko. Także zobaczymy. Może chociaż we włoskim sklepie kupię coś dobrego. Akurat nie mam oliwy, oliwa z oliwek mi się skończyła. O, tu widzę coś normalnego. Jakieś owocki. Jakieś z tego. No, bo tamto część turystyczna to jest masakra. Pizza dziadowska. Znaczy, nie mówię, że no pizza jest jak pizza, ale tam był zero składników, samo ciasto. Kurde, już drugi raz tak jem we Włoszech. Więc idziemy, chociaż może tą oliwę się kupię. Chociaż tatar był dobry. No, tutaj już mamy taki swojski klimat, normalny blok. Taki jak w Polsce, że balkony są takie jakby dołączane. U Szwajcarii to balkony są zintegrowane ze ścianą główną. Tutaj zobaczcie jakiś figa, czy co to jest. Na pewno to nie jest jabłko. Może jakieś zmutowane. No, takie domki tutaj mamy. I tam idziemy już do normalnego sklepu. We Włoszech, także zobaczymy w końcu normalne włoskie warunki. Co tu jest? Il Gigant. No, w Szwajcarii te balkony są, nie odstają jakby od ściany, tylko zawsze są zintegrowane ze ścianą bloku. Że jakby balkon wchodzi w budynek, a nie, że tak jak tutaj widzieliście, że balkon jest wystaje poza obręb budynku. W Szwajcarii jest tak, że to są takie kwadraciaki i te kwadraciaki po prostu, o, jest normalny sklep, i te kwadraciaki po prostu mają takie dziury i to są balkony. Ok, zobaczymy, co jest w środku. No i od razu oliwa. 7,50 litr albo 5 euro 0,75. To jest połowę ceny w zasadzie co w Szwajcarii. Już bierzemy litra. Majonez. Kurde, do brytkiego majonez. Widziałem 2 euro. Nie no, to jest masakra. Pesto. 2 franki. To są ceny. Takie też sobie wziąłem. Ziemniaki takie smażone i rolada. Rolada Dipolo. W ogóle tyle już rzeczy nabrałem. Ale jaja. Obładowany z światami. Włoskie zakupy. Prawie 50 euro. Ale się opłacało. Walić to wiem, że jestem gruby, ale tu czekam na statek i mam włoski kefirek piękny, ziemniaczki włoskie upieczone, jakieś rolatki czy coś. Także już tu próbujemy. Ziemniaczki pycha, dobrze przyprawione.
Ja bym wiadomo więcej do soli. Rulatka kurczakowa, czyli liczyłem, że to będzie wieprzowa. Sam kurczak. Ale dużo przypraw, dużo ziołowych przypraw. A mnie tutaj pisze na tym opakowaniu, że to jest kurczak. Ale jak się nie zna włoskiego. Rolatine di pollo. Nie wiem. Rolada z kurczaka to znaczy? A jest kefirek pierwsza klasa. Ziemniaczki. Kurczaka też się przytrawi. Siema, siema, już na okręcie. O kurde, nie mogę wam pokazać. To jest nasz okręt. Ta krótka linka, jestem podłączony do prądu. I mam Powerade. Jak kurde. Nie wiem, czy w Szwajcarii są. Chyba są w Powerade, ale nie wiem, albo bardzo drogie, albo nie ma. Nie wiem. Kurde, ostatnio chyba w Polsce piłem coś takiego. Kurde, wracamy już. No, jeszcze już do tego parku miniatur, ale jak zrobiłem te zakupy, co zrobiłem. Zrobiłem dużo. Unboxing zrobimy chyba dopiero na chacie. Wam pokażę, co kupiłem. Także nie będę łaził już z tym jedzeniem po tym parku miniatur. Jutro się najwyżej przyjedzie tutaj. Bo muszę zaliczyć ten miejsce. Tutaj byliśmy. To zamknę jeszcze nie. Może jutro się zaliczy zamek i to. No i na razie chyba się wraca. Widoczek na zamek, na park. Na park, tylko na ogrodę. Fajne miasteczko. No to lubicie się to odbija. Jest to co? Tutaj byłem, to jest kościół. Tak, to tutaj można wyjść. Zamek jest tam z tyłu, tylko szpicka wystaje. To gdzieś tam. Tak, gdzieś tam. I dać taką białą, szarą szpickę na białym tył. W każdym razie to nie jest zamek. A przynajmniej aktualnie. Tylko to jest jakieś... Tak? Nie, już sam. Tutaj można było wejść, a zamek był w boku. Nie wiem, co chodzi, już nie pamiętam. Sorry. Słabym przewodnikiem jestem. Czy to jest ten zamek? Nie, tu byłem. To jest połączone z ogrodami. A zamek jest tu obok chyba. Na zamku nie byłem. Ten, na zamek tak, tu jest obok zamek, dobrze. W każdym razie nie byłem na zamku.
się okazał prywatny. Nie wiem, czy pamiętacie tego lajta. Kurde, ile ludzi. Tam będzie ponoć to druga. Co Donbas to jest? Co to? Musi podejrzeć. Słowa jak być. 10-krotna zmiana, coś więc. To jest jeden do jednego, to jest szeroki kąt. To jest trzykrotne zbliżenie. Trzykrotne może tu zobaczyć. To niedaleko. To na 10-krotne. Oddalenie, szeroki kąt. Tak to wygląda. Każdy dużo tu się buduje. Znaczy ten duży, jakiś hotel, czy co to będzie? No hotel taki wielki. Albo blok jakiś, no pewnie hotel na całym jezioro. Kupiłem sobie jeszcze taką oranżatkę. Zero niby. Bo to mi przypomina taką oranżadę w Polsce, jak piłem 20-30 lat temu. Ale co jest dziwnego? Piszę tutaj, że to jest napój zero. Koktajl. Tu jakiś skład chemiczny czy coś. Nieważne. Widzicie? 18 kJ. 5 kilokalorii. To posiada. A patrzcie na to. Energia 7 kJ albo 2 kcal.
tableta ma energii na 100 ml. Ale... Kolen, ale cukrów 0, białka 0, wszystko 0 jest. Wszystko 0, a jednak 2 kilokalorie. To co, sama woda ma energię? Ale w smaku wiem, że zarąbisty. Każdy mógł pojechać do góry, czy popłynąć na zakup. Takie kokoszki. Statkiem. Musimy tutaj wypłynąć. Zielonkę. Pociąg tym jeszcze nie jechał. Jakaś środka po mieście. Może z drugim miastem od razu. Tam już wam pokazywałem. Idziemy z powrotem na pociąg. Nie chce mi się już nagrywać. Jeszcze wam tylko nagram, co kupiłem i za ile. Do końca tygodnia ma być słońce i akurat mam wolne. Ale to takie fajne miasteczka. Są malutkie często. Takie fajne malutkie uliczki. Właśnie zastanawiam się nad plecakiem. 500 franków plecak. No na pewno to są ceny dla mnie. Też taki fajny centrum jakby. Jest tam stary jakiś budynek. To inne, to kawiarenki, to małe uliczki. Tutaj lustrzanka. Wracamy. A tu hajsy maroni pewnie. Dobra, siema, siema, biegunka team. Jeszcze na szybkiego. Tutaj pokażę wam, co kupiłem we Włoszech. Jak chcecie zobaczyć recenzję smaku, to jest na lajcie. Będzie. A ja tu jeszcze w dobrej jakości wam nagram, co ja kupiłem. Taki ser. Taki odkrojony z dużego plastra. Bardzo kruchy. Ale pyszny. Prawda, możecie sobie... Chcę tu obczaić, co to jest za ser. Z pesto sobie jadłem. Dwa rodzaje pesto kupiłem. Naprawdę pyszne. Takie pesto. Takie. Tego jeszcze nie próbowałem. Ta lampka trochę widzę, że przeszkadza zamiast pomagać. No, oliwę. Z oliwek sobie zapodałem włoską. Już nie ma żartów. Włoska jest flaga. Z tyłu wygląda, tak z przodu. Bardzo dobra.
Wasze zdrowie. Chyba 8 euro. Prawie dwa razy taniej niż tu w Szwajcarii. No tego salceson, już go chowę. Czy chyba to jest salceson? Nie, to nie znam włoskich. No wy to na pewno znacie włoski. To przejdźcie, co tu chodzi. Ja to chyba salceson. To jest włoski. Kiełbaskę taką. Ale mocna jest ta oliwa. Może to normalnie drapie w gardło, jak się przyłyka. Bardzo dobra. Trzeba coś widzieć, czy nie. Jakie to są kurde. Czy łapie tą ostrość, czy nie łapie. Raz łapie, raz nie łapie. Taką kiełbasę i kupiłem jeszcze, no ale jeszcze już wam pokazałem, a tu jeszcze mam rachunek. W jakich cenach to było? Już w takim sklepie byłem. Możecie obczaić. Kefirek bardzo dobry. 47 euro za wszystko. Dobra. No to chyba wszystko, co wam chciałem powiedzieć, także dziękuję. Fajna wycieczka. Bicki proszę napinać. Nie zapominajcie o tym, żeby kurde lipy nie było. Bicek musi być zawsze napięty, kurde. Zioła. Ketofaza. Z biegunka team. Moc do następnego. Niestety drogi do Lugano nie zarejestrowałem, ale z powrotem już było ok. Nie wiem czy. Ale tak to fajną mapkę macie znowu.